Połowa Brytyjczyków zaszczepiona, ale są inne obawy. Wielka Brytania, ponad połowa dorosłych mieszkańców w pełni zaszczepiona. Już ponad połowa dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii dostała obie dawki szczepionki przeciw COVID-19, ogłosił w czwartek brytyjski rząd. Zaniepokojenie budzi jednak indyjski wariant koronawirusa, który stał się już w Wielkiej Brytanii dominującym. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 4,5 milionów zakażeń, z powodu których zmarło 127 812 osób. Poziom 50%. W pełni zaszczepionych dorosłych przekroczony został dzień po osiągnięciu innego znaczącego pułapu, 3/4 dorosłej populacji, która otrzymała przynajmniej pierwszą dawkę. Do środy włącznie w Wielkiej Brytanii podano 66,18 milionów dawek szczepionki, z czego prawie 39,76 milionów to pierwsze dawki, a ponad 26,42 milionów drugie. To oznacza, że przynajmniej jedną dostało 75,5% dorosłych mieszkańców kraju, a obie 50,2%. To niezwykłe osiągnięcie. Połowa dorosłej populacji Wielkiej Brytanii jest obecnie w pełni zaszczepiona. Jest to niezwykłe osiągnięcie, możliwe dzięki temu, że każdy z Was się zgłosił. Teraz dokończmy dzieła. Kiedy nadejdzie Twoja kolej, zaszczep się, napisał na Twitterze brytyjski premier Boris Johnson, który w czwartek sam również dostał drugą dawkę szczepionki. Brytyjski rząd zapowiedział, że wszyscy dorośli mieszkańcy kraju będą mieli możliwość przyjęcia przynajmniej pierwszej dawki szczepionki przed końcem lipca, zaś wszystkie osoby powyżej 50 lat dostaną obie dawki przed 21 czerwca. Na ten dzień planowane jest w Anglii zniesienie restrykcji koronawirusowych. Jednak z powodu indyjskiego wariantu koronawirusa, obecnie nazywanego przez Światową Organizację Zdrowia wariantem Delta, nie jest pewne, czy nie trzeba będzie przełożyć tego terminu. W czwartek rządowa agencja Public Health England PHE podała, że liczba przypadków tego wariantu wzrosła o 79%. W porównaniu z poprzednim tygodniem, do 12 431. Zdaniem naukowców, indyjski wariant stał się już dominującym w Wielkiej Brytanii. Dotychczas zmarło 127 812 osób. W coraz bardziej widoczny sposób przekłada się to na łączną liczbę nowo wykrywanych zakażeń. Jak podano w czwartek, w ciągu ostatniej doby stwierdzono ich 5274, co jest pierwszym przypadkiem od końca marca, gdy przekroczony został poziom 5000, zaś łączny bilans z ostatnich 7 dni, prawie 27 tysięcy. Jest to 38,9%. Wyższy od tego z poprzednich 7. Natomiast 18 zgonów z powodu COVID-19, które zarejestrowano w ciągu ostatniej doby, jest najwyższą liczbą od 11 maja. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 4,5 milionów zakażeń, z powodu których zmarło 127 812 osób.